Gospodarka i rozwój, czwartym puzzlem Kubickiego. Dzisiaj kolejna firma rozpoczęła swoją inwestycję w parku, kolejne miejsca pracy powstaną. Drogowe problemy mieszkańców Jędrzychowa i dzielnicy Nowe Miasto. Największym problemem to jest właściwe eksploatowanie tych dróg. Debata kandydatów na prezydenta Zielonej Góry. Jeżeli ktoś twierdzi, że w Zielonej Górze nic się nie działo przez ostatnie 8 lat, to jest mi przykro, bo jest w wielkim błędzie. Kronika Lubuska, Jan Ratajczak, witam Państwa. Wyborcza układanka Janusza Kubickiego w komplecie. Ostatnim elementem łączącym cztery puzzle programu wyborczego prezydenta Zielonej Góry jest gospodarka i rozwój. Kubicki stawia na utrzymanie najniższych podatków dla przedsiębiorców, nową strefę przemysłową przy osiedlu pomorskim, a także wspieranie edukacji w szkołach zawodowych i na Uniwersytecie Zielonogórskim. Serdecznie witamy dzisiaj Państwa na... Prezydent Janusz Kubicki odpowiedział na zarzuty kontrkandydatów mówiące o złej sytuacji gospodarczej miasta. 2000 nowych przedsiębiorstw zostało zarejestrowanych. Włodarz Zielonej Góry pochwalił się wzrostem liczby przedsiębiorstw, która za jego 8-letniej kadencji powiększyła się o blisko 2000. Przypomniał, że w mieście podatki od nieruchomości dla przedsiębiorców są najniższe w Polsce i nie przekraczają 20%, a także przekonywał o spadku bezrobocia. Porównując rok 2006 z 2014, jest niższe o 3%. Dzisiaj kolejna firma rozpoczęła swoją inwestycję w parku, kolejne miejsca pracy powstaną. Wczoraj jeden z rankingów, który się ukazał, mówi o tym, że najwięcej patentów europejskich zgłosiła nie Akademia Górniczo-Hutnicza, nie Politechnika Wrocławska czy Warszawska, tylko firma, która tu w Kisielinie mieści się i tu się znajduje. O tym, że w Zielonej Górze panuje najlepszy klimat do inwestycji wśród miast od 50 do 150 tysięcy mieszkańców, mają świadczyć wyróżnienia Forbesa, wręczane winnemu miastu nieprzerwania od 2009 roku. Bardzo duży potencjał i powstało już wiele firm i nadal wiele powstaje, które autentycznie mogą uczestniczyć w tym, co dzieje się w świecie w zakresie informatyki i elektroniki. Podkreśla właściciel firmy będącej liderem w branży telewizji satelitarnych. Zielonogórskie dekodery konkurują ze znanymi markami i są używane na całym świecie. Stany Zjednoczone, Republika Południowej Afryki. To dowód na to, że Zielona Góra może być przedsiębiorcza. Zielona Góra ma czego szukać w świecie. Janusz Kubicki przypomniał również o zeszłorocznym rankingu Gazety Wyborczej, według którego Zielona Góra jest dla młodych najlepszym miejscem w Polsce na rozpoczęcie samodzielnego życia. W utrzymaniu tej opinii dużą rolę odgrywa Uniwersytet Zielonogórski. Jak oglądam telewizję i widzę reklamę, najpierw leci Cinkciarz, potem leci Streamsoft, a potem jeszcze obuwie, to okazuje, że to są nasze zielonogórskie firmy, które część z nich ma swoje początki na naszym uniwersytecie. Więc jestem dumny z takich firm, cieszę się bardzo. Jeśli chodzi o nowe miejsca pracy, mają one powstać na terenie Parku Przemysłowo-Technologicznego w Kisielinie. Na pracę u inwestorów mogą liczyć studenci UZ-u. Jest to jednostka, która została wyposażona po to w bogatą aparaturę, żeby współpracować z przemysłem. I stąd mówiliśmy, jest obok ściernisko przygotowywane pod nowe firmy i dopiero pełna działalność parku będziemy mogli obejrzeć wtedy, kiedy te firmy obok będą tutaj razem prowadziły badania, wdrażały nowe pomysły. Miasto ma w planach dalsze uzbrajanie terenów przemysłowych w Kisielinie, a także stworzenie nowej strefy przemysłowej. Powstanie parku logistyczno-usługowo-przemysłowego Zielona S3 przy drodze ekspresowej wiąże się z budową łącznika osiedla pomorskiego, budową peronu kolejowego i uzbrojeniem terenów media. Należy jak najszybciej rozwiązać drogowe problemy mieszkańców Jędrzychowa i dzielnicy Nowe Miasto, zaznaczają kandydaci do Rady Miasta z Prawej i Solidarnej Jacka Budzińskiego i zwołują konferencję przy jednej z najstarszych ulic na Jędrzychowie. Ulica Budowlana jest w opłakanym stanie, a to nie jedyna droga gruntowa na tym osiedlu. Kandydaci Prawej i Solidarnej z okręgu numer 3 za punkt honoru biorą sobie modernizację starych i budowę nowych dróg na terenie dawnej gminy i Jędrzychowa. Ulica Budowlana, brak pobocza, źle wyprofilowana droga, dziury i brak odprowadzenia wody. W ten sposób jedną z najstarszych ulic Jędrzychowa opisują kandydaci do Rady Miasta Prawej i Solidarnej Jacka Budzińskiego i trudno nie przyznać im racji.
Kandydaci do Rady Miasta z okręgu numer 3, który obejmuje dzielnicę Nowe Miasto i część Jędrzychowa, w nowej kadencji chcą zająć się poprawą infrastruktury drogowej. Jak wyliczają, do zrobienia jest naprawdę sporo. W opłakanym stanie są Warzywna, Krasnoludków, Wierzbowa i Wronia. To są ulice z najstarszej części Jędrzychowa. Niestety wiele dróg do dzisiaj na poszczególnych częściach Jędrzychowa jest albo w ogóle bez nawierzchni, albo jest ona bardzo w złym stanie. Zostały pouszkadzane dreny poniemieckie. Wanda Litecka ulicę budowlaną na Jędrzychowie zna jak własną kieszeń. Mieszkała tu przez wiele lat. Jak zaznacza, problem mieszkańców wynika ze złego podejścia władz miasta. Drogi gruntowe w jej opinii są źle wyprofilowane i w większości przypadków równane równiarką. Jak dodaje, miasto nie robi nic więcej. Największym problemem to jest właściwe eksploatowanie tych dróg, utrzymanie, czyli po prostu zachowanie pewnej sztuki drogowej. Kandydaci do Rady Miasta Prawej i Solidarnej rozwiązanie trudnej drogowej sytuacji mieszkańców Jędrzychowa i dzielnicy Nowe Miasto widzą w kolejnej perspektywie unijnej. Właśnie tym chcą zająć się w ratuszu. Mamy nową perspektywę środków unijnych 2014-2020. To będzie ostatnia taka szansa, żeby wyrównać właśnie dysproporcje infrastrukturalne na terenie właśnie między innymi Jędrzychowa i dzielnicy Nowe Miasto i czas się za to zabrać. Prawa i Solidarna w programie wyborczym kładzie duży nacisk na zrównoważony rozwój Starej Zielonej Góry i dzielnicy Nowe Miasto. Zwolnienia miejskich urzędników w czasie kampanii to zagrywka polityczna, twierdzi Jolanta Danielak, kandydatka SLD na prezydenta Zielonej Góry. Zwraca się do kontrkandydatów o wyrażenie sprzeciwu wobec, jak uważa, nieprzypadkowych zwolnień Tomasza Nesterowicza, Artura Hebdy i Waldemara Taborskiego. Była marszałek Sejmu wini za to prezydenta miasta Janusza Kubickiego. Prezydenta pan Janusz Kubicki doprowadza do zwolnienia swoich kontrkandydatów, ale osób, zwalnia osoby, które występują na innych listach wyborczych, a są związani z pracą w urzędzie. Uważam, że kwestia przynależności partyjnej, kwestia światopoglądowa, kwestia wyrażenia swoich religijnych przynależności jest to absolutnie prywatna sprawa. Jedynym kryterium oceny pracownika musi być i powinno być merytoryczność i przygotowanie zawodowe i oczywiście gotowość do wypełniania powierzonych mu zadań. I to jedyne kryterium, chciałabym, żeby również zadeklarowali inni kandydujący, ubiegający się o urząd prezydenta, bo jest to niezwykle cenne i ważne dla tych osób, które wiążą swoje losy z pracą urzędniczą na rzecz samorządu Zielonej Góry. Pytania od dziennikarzy, publiczności i od kontrkandydatów. Na tapecie gospodarka, budownictwo mieszkaniowe i przyszłość dzielnicy Nowe Miasto. Gazeta Lubuska zorganizowała debatę, w której udział wzięli wszyscy kandydaci na prezydenta Zielonej Góry. Kto wygrał? Na to pytanie trudno odpowiedzieć. Nie da się jednak ukryć faktu, że wszyscy kandydaci zamiast skupić się na swojej prezydenturze, grali przeciwko Kubickiemu, a ten się obronił. Wszyscy kandydaci ubiegający się o fotel prezydenta przy jednym stole. Sala witrażowa Muzeum Ziemi Lubuskiej wypełniona po brzegi. Na widowni członkowie wszystkich komitetów wyborczych. Gazeta Lubuska zorganizowała debatę, dzięki której mieszkańcy Zielonej Góry mogli bliżej poznać wszystkich kandydatów i co ważne przekonać się, jaka jest ich wizja rozwoju Zielonej Góry. Mój program opiera się na trzech filarach. Zawsze podczas takiego żywego spotkania niektóre pytania mogą być dużą niespodzianką. Istotnie niektóre były zaskakujące. Debata rozpoczęła się od krótkiej prezentacji każdego z kandydatów. Później runda pytań przygotowanych przez dziennikarzy Gazety Lubuskiej. Każdy z kandydatów odpowiadał na 3 pytania. Jak pan widzi współpracę z Radą Miasta, gdzie ulokować podziemne przejścia dla pieszych? Co pan, pani sądzi na temat wymiany taboru MZK na pojazdy elektryczne? Kandydaci mierzyli się z kolejnymi pytaniami, często wplatając w odpowiedź zarzuty i zaczepki, których adresatem był urzędujący od 8 lat prezydent Zielonej Góry. Panie Kubicki, przede wszystkim mieszkańcom to trzeba pokazać. Oczywiście kilka kłamstw jak zwykle musiało paść, ale no tak ten świat skonstruowany, że jeżeli się nie ma argumentów, to się ucieka do kłamstw, do pomówień, do oszustw. Kubicki odpowiadał na ataki, wykorzystywał każdą sekundę czasu, który przysługiwał kandydatom na odpowiedź. To jest jak nie forma pomocy przedsiębiorcom. Czyli właśnie ten kierunek, który... Dziękuję bardzo. Zebrani na widowni członkowie pozostałych komitetów wyborczych nie wytrzymali i zaczęli krytykować prezydenta za to, że nie odpowiada na zadawane konkretne pytania. Trzeba się dyscyplinować. Jeżeli jest zadawane pytanie, wszyscy się dyscyplinują,
Kubicki odpowiadał, czas, który pozostawał do końca wypowiedzi, wykorzystywał na odniesienie się do poszczególnych zarzutów. Moim obowiązkiem jest dokończenie to, co rozpocząłem, a tak naprawdę uważam, że wiele zrobiłem, bo jeżeli ktoś twierdzi, że w Zielonej Górze nic się nie działo przez ostatnie 8 lat, to jest mi przykro, bo jest w wielkim błędzie. Każdy z kandydatów czuje się zwycięzcą tej debaty. Trudno się dziwić, to najlepsza zagrywka PR-owa. Warto zauważyć, że kontrkandydaci często zamiast skupiać się na swoim programie wyborczym, raczej koncentrowali się na tym, aby krytykować Kubickiego. Momentami grali 5-1. Druga sprawa to uchwycić kontrolę nad rozrostem administracji, nad tym, co się w niej dzieje. Krótko, panie Jacku, to wymienić prezydenta. Janusz Kubicki będzie gościem dzisiejszego programu Samorządowy Ring, premiera o godzinie 18. Mercedes? Proszę bardzo. I bynajmniej nie chodzi o markę samochodu, a o imię, które od marca można już nadać swojemu potomkowi. W życie właśnie wszedł przepis, który daje rodzicom wolną rękę i dużą swobodę. Ważne, żeby imię nie obrażało właściciela i nie było formą zdrobnienia. Imię męskie? Prawda? D, czyli Deutschland, prawda? Anglia. Chodzi o imię Keith, jak Keith Richards z Rolling Stonesów. W Anglii noszą je chłopcy, a w Szwecji dziewczynki. W Polsce od marca mogą już dzieci obojga płci. Nowość polega na tym, że umożliwiono nadawania obcych imion, które niekoniecznie muszą określać płeć dziecka. Ale młodzi rodzice wcale nie korzystają z tego przywileju. Rodzice wbrew pozorom nie dziwaczeją. Właśnie wprost przeciwnie, zaczynamy zauważyć pewną normalność. A oto niewielki dowód tej tendencji. To nie jest moja córeczka, to jest mojej kuzynki. Ma na imię Zuzia i to moja kuzynka wybierała imię wraz z chłopakiem. Zuzia w 2015 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Zielonej Górze bije rekordy popularności. Od stycznia zarejestrowano tu 14 dziewczynek o tym imieniu. Wśród chłopców od lat najwięcej Jakubów. Też byśmy nawet nie odmówili, gdyby ktoś na przykład, były takie przypadki, że ktoś koniecznie chciał nadać dziecku imię Wiktoria przez V. Nadając imiona, czasem działamy po omacku. Weronika się nazywa. I to tak przypadkowo w sumie wyszło. Po prostu się podobało brzmienie. No tak, nie mogliśmy się zdecydować i tak akurat padło i stwierdziliśmy, że tak zostanie. A czasem z pełną odpowiedzialnością. Kilianna, czyli piękna. Jedno jest pewne, teraz z imionami rodzice mogą poszaleć, ale pewnych ram trzeba się trzymać. Nie może to być imię zdrobniałe, nie może być to imię nieprzyzwoite, ośmieszające. No i nie można nadać dziecku więcej niż dwóch imion. Gdyby pojawił się problem z pomysłami, w Urzędzie Stanu Cywilnego jest ta księga. Internationales Handbuch der Vornamen, prawda? Czyli międzynarodowy słownik imion. Inspiracji nie zabraknie. Porozmawiaj z nią. Performerka Maja Ziarkowska od soboty wieczór siedzi na scenie zielonogórskiego BWA. Rusza się tylko do toalety. Jedzenie i książki przynoszą jej goście odwiedzający galerię. Przy okazji rodzą się rozmowy. Właśnie po to artystka zatrzymała się na chwilę i do tego samego zachęca zielonogórzan, by w świecie pośpiechu i elektronicznych mediów przypomnieć sobie o rozmowie. Nie pytajcie mnie, czego mi trzeba, bo i tak wam nie powiem, bo zmęczyłam się niesłuchaniem. Jestem Maja. Maja Okamgnienie. Tak mówi o sobie artystka Maja Ziarkowska, która zamieszkała w galerii BWA. Jej życiowa przestrzeń przez tydzień będzie ograniczać się do tej sceny. W sobotę weszła na nią tak, jak stała. Od tamtej pory zyskała materac, koce i kilka przydatnych przedmiotów. Przyniósł mi bardzo oryginalne prezenty, bo przyniósł mi kostkę brukową. Największym zaskoczeniem były dla mnie krokusy, które otrzymałam od pana Szambelana. A poza tym ludzie przynoszą głównie jedzenie, dbają o to, żebym nie była głodna i na razie wśród produktów spożywczych wygrywają banany. Największym problemem Mai jest ból nóg. Istotą zadania jest pozostanie na scenie, wyjątek to wyjście do toalety. Performerka nie może nawet przechadzać się po przestrzeni galerii. Pytanie, po co się tak męczyć? Mam dużo refleksji na temat samotności wśród ludzi i tego, jak współcześnie nasze relacje sprowadzają się do kontaktów wirtualnych, kontaktów moim zdaniem dosyć płytkich, dlatego próbuję to trochę rozruszać i reaktywować więzi międzyludzkie.
Próbę tej reaktywacji możemy podejmować z Mają przez okrągły tydzień do soboty wieczór. Odwiedzający mogą zabrać wszystko, co ich zdaniem jest niezbędne do życia. Artystka liczy na zielonogórzan. W Krońce Lubuskiej to wszystko. Za chwilę pogoda, sport i powiększenie. Już teraz zapraszam na rozmowę Agnieszki Hałas z Bożeną Manią, prezes Lubuskiego Okręgu ZNP. Zostańcie Państwo z nami. Do zobaczenia.